kolejowa. Prosimy o opuszczenie pociągu. Biorę ułamek jednego, dodaję ułamek drugiego i powstaje coś zupełnie innego, coś nowego. To jest taka muzyka, że się tworzy to z już istniejących dźwięków. Mam wolne, jestem sobie kurwa w Łodzi, będę nagrywał, wiesz o co chodzi. Pięć lat temu zrobiłem jakiś swój pierwszy kawałek, taki już totalnie, stuprocentowo mój, że miałem swój tekst i swoją muzykę. Żałuję, że nie mam kasety magnetofonowej z moimi pierwszymi nagraniami. Sam to robię, piszę teksty, dźwięki, składam, sam nagrywam. Sam do mikrofonu gadam, nie jak Kaja Paschalska i podobne jej laleczki. Nasze piosenka reczki, bo i będę gwiazdeczki. Teksty do tej piosenki napisał mi tatuś. Muzykę skomponował wujek Wacuś. Ja się napracowałam, bo to zaśpiewałam. Długo w studio siedziałam, długo to nagrywałam. Ojoj, oj, to musiała być ciężka praca. A nie masz przypadkiem po tym moralnego kaca? Lepiej trochę. Trochę. Kurwa. Jeszcze raz. Ja mieszkam u mojej kochanej cioci i płacę symboliczne pieniądze za to, że tu mieszkam. Śpię na podłodze. To nie jest mieszkanie, to jest kurwa cela numer 53. Larum. To jest nasz skład. Istnieje od ponad 3 lat. Ja, Tito i Łuki, trzech zapaleńców, trzech piłkarzy. Kiedyś zamiast raperami mieliśmy być piłkarzami. Świata. Polska 2002 tego lata. Polska będzie mistrzem świata. Mieliśmy taki plan, żeby znaleźć we trójkę mieszkanie w Warszawie, razem zamieszkać i tam tworzyć. Szukałem mieszkań i znalazłem takie, gdzie były po 200 zł miesięcznie, po jakieś tam w ogóle tylko za opłaty. O co chodzi? Każdy tutaj narzeka, że drogie mieszkania są. A kolega mi mówi, stary, zadzwoń tam. To jest, proszę ciebie, agencja towarzyska. Dzwonisz i tutaj tak, pani od razu ma pracę, dajemy pani mieszkanie. Tylko musi się pani oddać parę razy w miesiącu obcym panom. Tito przyjechał do Warszawy i pomyślał, że znajdzie w Warszawie pracę. I tak jak przyjechał, tak odjechał. Jak najszybciej, jak najtaniej, zapnij pasy, wiek
wjechaliśmy w nowe czasy. Masz tyle, ile dasz, gdzie łapy wkasz. Kasa, kasa, nie dla psa kiełbasa. Jak najszybciej, jak najtaniej, zamknij pasy. Wjechaliśmy w nowe czasy. Masz tyle, ile dasz.